Czy wiesz, że nie wszędzie na świecie granie w Brawl Stars jest legalne? A może po prostu tak nie lubisz Brawl Starsa, że przeprowadzisz się do jednego z tych krajów, o których zaraz powiem? Cześć, ja jestem Przemek i dzisiaj pokażę wam 5 krajów, w których Brawl Stars został zakazany, także zostańcie ze mną. A jeżeli chcesz wygrać Megaboxa, to wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszesz, czy jesteś zadowolony z tego, że nie chodzisz do szkoły, bo jest koronawirus, i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam pojawią się wyniki na Instastory, link macie w opisie na dole. Jedziemy z tym śledziem. Istnieją na świecie kraje, które są bardzo dziwne, na przykład Indonezja. W tym kraju zdecydowano się na wprowadzenie zakazu grania w gry, które zawierają przemoc. Taką grą według indonezyjskiego ministra komunikacji i cyfryzacji jest Brawl Stars, co jest dla mnie nie do pomyślenia. Za złamanie zakazu groziły całkiem spore kary pieniężne. Nie trzeba się mocno wysilać, by domyślić się, że młodzież nie była zadowolona z tej decyzji. Władze Indonezji po upływie miesiąca na szczęście poszły po rozum do głowy i postanowiły wycofać się z tego pomysłu. Uzbekistan to kraj daleko od nas, który znajduje się w Azji. Tutaj macie go zaznaczonego na mapie. Tamtejszy rząd martwi się, w cudzysłowie, o wpływ gier mobilnych, w tym Brawl Stars, na mieszkańców, więc postanowił profilaktycznie zakazać ich w całym kraju. Ale zabawny jest powód ich zakazania, ponieważ uważają, że gry zakłócają cywilny i harmonijny spokój. Współczuję wszystkim mieszkańcom tego kraju, że nie mogą zagrać sobie nawet w Brawl Stars. To co oni robią? Ja bym się chyba zanudził, a wy? Jak byście zareagowali, gdyby ktoś zakazał wam grać w Brawl Stars do końca życia? Piszcie w komentarzach, najciekawszym będę przypinał serduszka. Jednak tym razem opowiem wam o kraju, którego na pewno znacie. Grecja. Tak, to właśnie w tym kraju, w którym pewnie wielu z was było na wakacjach, był pomysł, aby zakazać grania w miejscach publicznych. Dotyczyłoby to nie tylko Brawl Stars, ale także wielu innych gier. To oznaczałoby, że nie można byłoby grać w miejscach takich jak szkoła, przystanek autobusowy, galeria handlowa i tak dalej. Jednym słowem, patologia. Ludziom oczywiście nie spodobał się ten pomysł i Grecja nawet nie zdążyła zakazać Brawl Stars. Zostawcie suba i łapkę w górę! Oczywistością na tej liście jest Korea Północna. Tam jest zakazane chyba wszystko. W Brawl Stars sobie nie zagramy. Nie ma nawet takiej opcji. Koreańczycy z północy mają możliwość zagrania jedynie w gry rodzimej produkcji, które wyglądają właśnie tak. Grafika jak sprzed kilkudziesięciu lat. Gdybym ja miał grać w takie coś, to już wolałbym nic nie robić, bo to wygląda jak kubka. Ale wiecie, kto może zagrać w Brawl Stars w Korei? Ktoś z wysokich władz może jedynie pozwolić sobie na taką rozrywkę. Wenezuela. Generalnie to o tym kraju pewnie wiecie niewiele. Jako ciekawostkę powiem wam, że możecie kupić tam za 5 zł 3 cysterny benzyny. Wyobraźcie sobie, ile czasu można jeździć praktycznie za darmo, ale ja nie o tym. Tamtejsze władze pomyślały sobie, że zakażą grania w Brawl Stars, a także innych gier, które według nich zawierają przemoc. A tak o, i co nam zrobicie? Zakażemy i tyle. Podobno ludzie od Brawl Stars wariowali w Wenezueli i młode osoby stawały się przez to agresywne. No, moim zdaniem to totalne bzdury. Ale żeby zagrać Brawla w tym kraju, trzeba się po prostu kryć i chować. Jednak trzeba też uważać, bo gdy zostaniesz przełapany na gorącym uczynku, to grozi ci więzienie. Także to nie przelewki. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i dowiedzieliście się dzięki niemu czegoś nowego. Jeżeli tak, to zostaw suba z dzwoneczkiem, lajka i zaobserwuj mojego Instagrama przemopbg, do którego link podałem w opisie. Do zobaczenia.